Witajcie. Słuchajcie, dzisiaj temat taki inny, ponieważ on też budzi sporo pytań. Jak, co, kiedy, gdzie, jak to wszystko wyglądało. Dzisiaj zajmiemy się tematem maski. Maska w C325 była w tej wersji od samego początku. Były tam oczywiście, widzieliście na tych prototypach też, czy też na eksportowych. One było tutaj taki ten garbik podobny jak do Ursusa C308. Te pierwsze modele on miał tutaj ten garbik, ten znaczek był taki tego, ale to były pierwsze maski w tych eksportowych ciągnikach. Ja jeszcze nie spotkałem się z inną maską właśnie oprócz tego eksportowego, także to był taki jeden wyjątkowy przypadek, dlatego jego nie będę poruszał. Ale powiem Wam, jak wyglądała potem ta sprawa. Dlaczego ta maska jest taka istotna? Otóż rozmawiamy tak z moimi widzami i tak dalej, bardzo się cieszę na to, pozdrawiam Was. Bo jak to było rzeczywiście z tymi maskami? Silnik C325, bo on tu generuje całą rzecz, jeśli chodzi o typ tej maski, to widzicie, on tutaj nic nie ma. Mamy tutaj prądnicę, mamy bączka, mamy kolektor wydechowy. Tutaj oczywiście, tu, gdyby była oryginalna chłodnica, ona też to po prostu inaczej wygląda. Tu wchodzi te kolanko, tam termostat, o tu jest termostat, widzicie, i tak dalej, to wszystko. Więc tu jest tak zabudowane, że tu się nic nie ma prawa wydarzyć. Natomiast, jeżeli chodzi o silnik już 28, czyli 28-konny, ten nowszy, który był naprawdę znakomity, dopracowany, super, no to widzicie, tutaj już jest sprężarka, bąk został, oczywiście prądnica tutaj w tym momencie, alternator, ale to nie o to chodzi, tu wchodzi sprężarka i teraz ta sprężarka, słuchajcie, wymusza daszek. Maska była produkowana w tej sytuacji w dwóch etapach. Oczywiście ta maska być może już jest z późniejszego okresu, ponieważ widzicie, że ona tutaj jest składana i tak dalej, to wszystko było, każda część osobno robiona, ale przyjmijmy, że mamy do czynienia z tą maską pierwszą od 28, gdzie ona jest jednolita tak samo jak ta od 25. Natomiast ten element pozostaje cały czas taki sam i tutaj ten daszek wykonano, nie wiem, czy po prostu po to, żeby tu woda nie padała, czy cokolwiek. Nie jestem mechanikiem, nie znam się na tym, nie będę po prostu wymyślał, dorabiał jakichś historii, nie wiadomo jakich. Fakt jest taki, że ten daszek służy do chronienia sprężarki. I teraz, jeżeli mamy taką informację, że silnik 25 nie ma sprężarki i jego maska nie posiada daszku, a silnik 28 ma sprężarkę i ten daszek być musi, no to sprawę mamy załatwioną, dlaczego jest różnica w tych maskach. Dlaczego tutaj to się wydarzyło? To jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj będzie nas na pewno interesowała, jeśli chodzi o te zmiany. Silniki 25 w lipcu 1962 roku były seryjnie produkowane, to wiemy, i one po prostu były montowane niemal do samego końca roku. Potem, tak jak powiedziałem w poprzednim filmie, były naprzemiennie. Ja zrobię o tym filmik kiedy indziej, ale były naprzemiennie montowane i trudno mi powiedzieć, czy w zależności od tego, co było na produkcji, czy w zależności od tego, kto miał znajomości, to dostawał lepszy silnik, bo pamiętajmy, my dzisiaj inaczej patrzymy na to. Ten silnik dla nas to jest coś super. Natomiast dla ówczesnych ludzi to był silnik ledwie 25 koni, a tamten miał 28 i sprężarkę. To była różnica ogromna i to było bardzo ważne. I to każdy chciał mieć tamten silnik, ale widocznie, to już są tylko przypuszczenia, nie było możliwości produkcji w takim tempie tych silników 28-konnych i stąd to wszystko było takie, wymusiło produkcję i montaż tych dwóch silników naprzemiennie. Po prostu zależy, kto co chciał, co miał, co było na fabryce, co było akurat na linii montażowej. Natomiast te silniki, pamiętajcie, jeszcze raz to powiem, one cały czas były w produkcji, te właśnie, które tutaj patrzymy, na które patrzymy, i służyły do wózków widłowych i agregatów prądotwórczych. Ale to nie wszystko. Dodatkowo, słuchajcie, żeby tą maskę zamontować, musimy mieć zbiornik paliwa łącznie z tym pulpitem. To nie może być osobno absolutnie, bo tak to wygląda, że zbiornik paliwa jest inny. On niby pasuje i tak dalej, ale nie chodzi o to, żeby pasował, tylko jaki on jest. Więc ten zbiornik paliwa jest zupełnie inny. I tutaj zamknięcia są na klamki, a tam są, tu jeszcze, o widzicie, to jest na tą sprężynę, to ucho tutaj, żeby przytrzymać szybę. Natomiast tam jest to, zaraz przejdziemy,
zobaczycie, jak wygląda w tamtym. Tamten właśnie zbiornik paliwa, bo to jest też bardzo, bardzo ważne. O, widzicie? Tu już mamy inny zbiornik paliwa. Tu już jest takie ucho właśnie na tą gumową tutaj taką zapinkę od tej maski, ponieważ ta maska była inaczej mocowana. Prawda? Tutaj jest jeszcze jedno. Ja w tej chwili nie pamiętam, ale jak to było. Ale w każdym razie to jest inny zbiornik paliwa. Tu widzicie już inny pulpit, tu są inne zegary, duże i tak dalej. Ciągnik nowoczesny. I tak na to należy spojrzeć. Nie, że to 20... Nie, to jest lepszy ciągnik od tego 25. I to jest bardzo istotna wiadomość, bardzo istotna informacja. To musimy pamiętać. To jest ta sprawa. Także mamy już różnicę w masce. Dlaczego nie mogła być w 62 roku w lipcu ta maska? Bo to cały czas właśnie do tego zmierzam. Że mamy przede wszystkim daszek. W 62 lipcu w lipcu nie było sprężarki. W ogóle. Nic tam po prostu na temat sprężarki nie znalazłem. Nie było innego zbiornika, który wymusza zmiana maski, wymusza zmianę zbiornika paliwa. Bo to już jest inne mocowanie. Ale to nie wszystko. Dochodzi jeszcze mocowanie maski tutaj na tym zawiasie. Ja tutaj tego niestety, słuchajcie, nie mam. I przyznam się szczerze, że nie wiem, jak to powinno wyglądać, ale zobaczymy jak. W każdym razie wiem tylko tyle, że te dwa wsporniki, one są różne i one mają być różne. A tu chodzi właśnie o mocowanie tej maski. O, widzicie? Tu jest mocowanie już nowszego typu. Tak mi się wydaje, co? Podpowiedzcie mi. A tu jest to starego typu. Mało tego, słuchajcie, to starego typu od 25, kiedy tu się nic nie zmienia, też są dwa rodzaje. To trzeba o tym pamiętać. I tutaj to mocowanie maski, o, widzicie? I ono w ten sposób wygląda, nie wiem, ale ono jest tutaj dobre. Natomiast rzecz jest w tym właśnie, że to są te trzy elementy, czyli tak, mocowanie maski, tu na dole, przy tym sporniku, klamki, tutaj to mocowanie, zapinanie maski do zbiornika i zbiornik paliwa. To są takie rzeczy, które mi się rzucają w tej chwili, żeby stwierdzić, że nie ma takiej możliwości, żeby maskę od 28 zamontować do tego zbiornika paliwa. Więc musi być inny zbiornik paliwa, a jak musi być inny zbiornik paliwa, no to wtedy też będzie wymuszona, oczywiście nie w związku ze zbiornikiem paliwa, ale będzie wymuszona zmiana spornika osi przez mocowanie tego zawiasu. Także moi drodzy, takie jest moje zdanie, tak uważam, w oparciu o to, co tu się dzieje, jeśli chodzi o te zmiany. To są trzy takie ważne naprawdę rzeczy, które są właściwie najważniejsze, które decydują o tym, z czym mamy do czynienia. Sam bym chciał, żeby to po prostu było jakoś inaczej i tak dalej, bo tu jest kwestia tego, że oczywiście wszyscy chcemy tamtej maski, tej zielonej, prawda, bo ona jest rzadsza, ładniejsza, ja wiem. No jest ciekawsza po prostu niż ta, prawda, poszukiwana bardziej, a człowiek jest taką konstrukcją, że jak coś jest bardziej poszukiwane, to chce to mieć, prawda. I to na tej zasadzie i tak to wygląda. No i trudno, ale tu po prostu trzeba przede wszystkim podejść do tego od strony oryginału. Jak to było rzeczywiście, bo ja patrzę na ten ciągnik pod kątem nie tego, co mi się tutaj w nim podoba, albo co mi się nie podoba, ale raczej pod kątem historycznym. Jak to było w rzeczywistości naprawdę, wtedy w 61, 2, 3 roku i kiedy właśnie była ta zmiana tego ciągnika na ten ciągnik potem już oznaczony 28, bo musimy pamiętać jedną rzecz. To, co powiedziałem w poprzednim filmie, mamy trzy rodzaje ciągników. C325, to jest pierwszy model z 59 i 60 roku. Potem wchodzi C325A, czyli te dwa tutaj, co stoją. I na sam koniec produkcji wchodzi C325B w 63 roku jako ten. I potem dopiero zaczyna być temat wymuszania przez władze PZPR-u
zmianę nazwy ciągnika, komu to służyło, po co to miało być, no niestety tego wam nie powiem, ale po prostu tamtych ludzi niestety nie można absolutnie w żaden sposób próbować zrozumieć. Oni mieli po prostu kaprys na coś i to się tego trzymali. I tak ma być, bo tak sobie ktoś tam wymyślił, prawda? W ogóle nie uzasadniając to. Po prostu chodziło o to, żeby, że on też tu ma coś do powiedzenia, prawda? On też chciał czuć się ważny i zadecydować o czymś, tak? Że to było po prostu taka zwykła próżność i nic innego, bo musimy wiedzieć, że gdyby nie ten nakaz, prawda, to pewnie dzisiejsza C330 by nazywała się C325. Może C na przykład, albo jakoś, nie wiem, może by dołożyli literkę D jako diesel, po prostu przy okazji oznaczając model, nie wiem. To nie o to chodzi w każdym razie. Co jeszcze jest bardzo ważne? Gdyby maskę tą właśnie montowano w 62 roku już w lipcu, to dlaczego o niej nie wspomniano w literaturze nigdzie? Kiedy wspomniano właśnie o tych błotnikach. O tych tutaj. O tych błotnikach, słuchajcie, wspomniano i mówiło się właśnie, że pod koniec 62 roku, czyli ja to przyjmuję, że listopad, grudzień, te błotniki zaczęły być montowane. Po co one były tutaj? Ano po to, słuchajcie, że tutaj się też mocowało taki brezent do zasłaniania przeciwdeszczowo, przeciwwiatrowy i tak dalej. Do tamtych błotników od C325 nie można było tego zrobić, natomiast tutaj zapinało się w te dziurki tam w jakiś sposób, czy to były haczyki tutaj, czy te dziurki, trudno mi powiedzieć, bo tego jeszcze nie sprawdzałem, ale widziałem taki ciągnik właśnie z tym prezentem. Tu zobaczcie, no w żaden sposób nie można było tutaj tego zamknąć, tutaj tej całej powierzchni, prawda, żeby, bo to było tutaj łącznie ze ścianką, tu cyk i do dołu to schodziło jakoś tak samo przez te podesy, tego też nie można było zrobić, dopiero tam to się zapinało. Jak to było dokładnie tutaj wszystko, w tej chwili jeszcze tego nie sprawdzałem. Taki prezent widziałem raz na jakimś zdjęciu w internecie, ale nie zajmowałem się tym zbytnio, tylko mnie zastanawiało właśnie na początku tylko i wyłącznie, no po co tutaj te błotniki takie malować, prawda, bo przecież czy to miało chlapać, czy nie chlapać tutaj, jak to się wszystko wyglądało, trudno powiedzieć, ale one długo się utrzymywały, te błotniki właśnie, te ścięte tam w stronę akumulatora, natomiast potem dopiero wykonano błotniki te właśnie i też długo nie wiedziałem, dopóki nie zobaczyłem, bo to trudno było po prostu, po co komu takie, no przecież tam to nie przeszkadza, to po co tu mieszać, ale to było właśnie po to, żeby zamocować ten brezent przeciwwiatrowy. Przy okazji tutaj widzicie, ten stopień jest do tego przykręcony, żeby on po prostu się nie łamał i tak dalej, bo wymuszenie, słuchajcie, tu jeszcze to właśnie są takie różne te ciekawostki, bo dlaczego te stopnie poszerzono? Ano dlatego, żeby tą po prostu tą butlę zasłonić tutaj z tym tlenem, z tlenem, z powietrzem. Bo każdy by, wiadomo, by po prostu na tą butlę stawał, prawda? Albo się poślizgnie, zęby wybije po prostu i tak dalej. Wydłużyli podest, każdy staje na to, przy okazji wzmocnienie do błotnika. Tak ta sytuacja, tak ta historia cała, moim zdaniem, słuchajcie, wyglądała. Także widzicie dzisiaj taki filmik. Myślę, że może się uda jeszcze jeden przed końcem roku, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!